Witam, zaczynamy, dawno mnie nie było i jestem co 2-3 dni. Oskarik spuszcza filmik na YouTubie. Dzisiaj legendy PRL-u w moim wykonaniu. Stara polędwica o rok młodsza ode mnie. Będzie porównanie. W pięknym, cudownym kolorze. Auto zadbane na pełną pi. Felgi, kozak, ale tak daje zupą tutaj w pobliżu, że wy tego nie czujecie. Ale to jest ten klimat. Akwarium prawdziwe, akwarium, tak można nazwać tego kozaka. Kąsek niesamowity. Zobacz, jaką my mieliśmy motoryzację. To jest niesamowicie, że Włosi robili Ferrari, a my robiliśmy kurwa polędwice. No ale chuj. Trudno. To wygląda, jak to się prezentuje. Nie można tego bandyty pomylić kurwa z niczym innym, tak? Polędwica jest polędwicą. Zobaczcie tego wypasa. To są takie jakby niestandardowe lampy. Też na takim ryju wychodziły. Można powiedzieć, w tych czasach teraz na to gadają, poliwciku. Ale ten jest zrobiony na wypasie. Ty zobaczcie, lampy na dole od lanosa. Tu wszystko zrobione, blendy, spoilerki, czarne zderzaczki, ładnie zrobione. Tutaj jakiś wichajsterek. Nie wiem, czy to jest 1.4, czy to jest 1.5, czy to jest 1.4, czy to jest 1.6 od rowera motor, czy to jest stary, poczciwy motor, 1.5 na gaziku. Nie wiem, kurwa. Bez trzymaski nie otwarłem. Ale ten wlot wygląda na prawdziwego kota. Jest wszystko tu tak zrobione, wyplakowane, że tłuste w pizdu. Ale to mi się podoba. Ja też tak lubię. Zobaczmy tego wypasa. Oczywiście ucięte sprężyny sekatorem. Żadne gwintowane, żadne gówna, resory. Wszystko sprężyny, pióra. Wszystko powycinane, pourywane. Tego nie ma nic. Zobaczcie tą piękną feluszkę, jak ona wygląda. A ja jestem ciekaw, jakiego jest rozmiaru. Jestem ciekaw. 15. Pitacha! Ale wygląda ładnie, baniaczek z tyłu narzucony, 10-calowa, oczywiście szerokość felgi, z przodu jest oczywiście 9 cali, jak oni to zapakowali, to stale ponad więcej, chuj wie, ale wygląda na wypasie. Zobaczcie ten tył, no zobaczcie ten spoiler dociskowy na chuj, jak będzie 8 dych, ale to ma wyglądać. Ładna rurka, ładna, naprawdę dobra rurka. No to jest polonez, no to jest polonez. No kurwa, no co tu więcej gadać? Tak my się bawili, lotali niektórzy maluchami, niektórzy fiatami. Zachęcam i polecam do kupna płytek z cegły, ulica Jawornicka 10A. Jeżeli robicie remont przedpokoju, kuchni czy salonu, to dobrze trafiliście. Piękne dekoracje kuchni, przedpokoju i salonu. To jest to miejsce. Dobrze trafiłeś. Podobne zupełnie do niczego. Nie wiadomo, czy są ładne, czy są brzydkie. Normalne, zwykłe jakieś tam prostokąty. Można było zobaczyć w Żukach, w Starach, w Nysach, w Fiatach, kurwa, i tam jeszcze tam ze 15 samochodów, jakichś przyczepach, kurwa, naczepach, kurwa. Ale powiem wam tak, ktoś naprawdę wsadził kupę siana i kupę serca. W ogóle sam kolor, sam lakier jest na wypasie, teraz przetarłem obrączką. Auto, kurwa, nie jest na sprzedaż. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Kubełki. Zobaczcie tą kierownicę od Fiat X-a, wszystko to się prezentuje na bujance. Chromowane turystewki, chromowane, zobaczcie te klamki. No te klamki są uniwersalne, kurwa, do stodoły są, kurwa. Do drzwi, do samochodu, do kurwa zachrystii, no do wszystkiego. Te chrapacze, jak to wszystko zrobione, żeby kamyszki, bo jest tak szeroka felga, tak szeroka pola, żeby kamyszki nie rozpierdoliły tego wypasionego lakieru na tym kozackim progu. To auto, powiem tak, nie będzie podobało się tylko jakimś parówkom, jakimś wąchochujkom, bo jest to logiczne. Tą motoryzację teraz należy kochać, szanować i chwalić się. Kiedyś się kurwa zaśmiali, że takie pety robiliśmy, tak? A teraz, nie wiem, czy każdy by się na takiego poleza, ale ja podziękuję właścicielowi za udostępnienie tego wypasa. I chciałbym, żeby szalony naukowiec zajął się pierdzeniem z tumika. Karo Plus? Oskar? Nie! Ciebie jeszcze nie było na świecie. Tarata! Tarata! Czy on wyjstro, czy on wyjstro, hej, że ho! Nie będziemy sprawdzali głośności, bo to nie jest w modzie! My już sprawdzaliśmy decymele 15 lat temu! Wyjstro? Tak jest.
kosz po kosz. Jak daleko? Ale ładnie, ale teraz mam coś dla was. Ci, co chcą robić remonty, zapraszam w inny świat. Czy na tyle? No jest dobry, no jest dobry. Zobaczcie, te lampki do podświetlania tablicy rejestracyjnej. No naprawdę takie latary dwie wielkie, no ale tak to było kiedyś. Ładny hak czarny, zrobiony czarnym sprayem, żeby nie skorodował. Tu na dole taka super mega rurka. Też to ładnie wygląda, nie, ani grama dymu kurwa nie puszcza ten kozaczek. No i ten z tyłu tutaj spoilerek niski. Wiara lubi teraz takie. Ja bym tu jeszcze wyciął ze sobą taki dyfuzor. Nie, to była bamberoza, żartuję. Auto jest zrobione naprawdę ze smaczkiem. Jest piękne. Jedziemy się chyba przejechać, tak? Tak. Klasyczek, klasyczek, polędwiczka. Przyznam się szczerze mówiąc, że nie zdążyliśmy nabić klimy, no i klima nie działa. Oskar sparowany, ja cały mokry, ale lecimy starym, poczciwym polewiczem. Uuu, baby, baby, I just wanna know. Przypominają mi się stare czasy. Coś pięknego, gdzie wszyscy się kochali, gdzie wszyscy się szanowali, gdzie nikt kurwa nie miał pieniędzy, każdy każdemu sobie pomagał. To były te czasy z tej polędwicy. To było kiedyś. I teraz powinienem kurwa puścić DJ-a Bobo. Bo do tego pasuje, do tego klimatu ta muzyka. Kiedyś wszyscy się kochali, wszyscy sobie pomagali. Każdy się szanował. A teraz każdy chce komuś kurwa dojebać, bo ten ma więcej. Czwarty bieg mu dam. Uj, uj, uj. Upływam się tu. O kurwa. Dobra, trójkę mu damy. A ciężko ma pod górkę, ale... No taka jest prawda, to jest skręcą w prawo. Czekaj, czy jest kierunkowskaz? Dobra, dom, bo za nami jest kozio, jak chuj. Ale się jedzie! O kurwa. To, żebym teraz kręcił! Trochę damy mu na wsteczny. Ale powiem wam tak. Kubełki. DH jest po lifcie od nowego, od Karo Plus ma przełożoną deskę. Jedyneczka jak wjedzie, to wjedzie. Dobra. Dobra! Oskar X. Te spizdy musi być w pole. Stary Borewicz, teraz mu kurwa do! Ale bieg igła. Pyk! Jest przepięknie wyposażony. Kierownica zapierdala mi tutaj. Od Cinquecento. Jedziemy polonezem, mamy kierownicę od Fiata. Co to dopiero jest, kurwa, zabawa? No ale powiem ci, Oskar X, tak. Ciebie nie było w tych czasach jeszcze. Ciebie nawet, kurwa, jeszcze nie było w planach. Jak już ten Polzek latał na bujance. 85 rok. Ja jestem 8-4, kurwa, i kto się trzyma lepiej? Zobacz, kurwa, tą łapę, kurwa. Zobacz tą kierę. Trochę nie moj to. Układ kierowniczy. Precyzyjny, kurwa, tak jakbyś statkiem płynął, kurwa, na morzu. Dobra. Rzeczywiście, same nowe, nie. Też chciałem pokazać w programie takiego wypasa. No i powiedzmy sobie, kurwa, szczerze, nie? No jest kot. Co drugi, co trzeci dzień można wyjechać, kurwa, tam 2 metry, czy tam co piąty tydzień wyjechać 15 metrów. Bo też może się spietolić. Tym miłym akcentem żegnam się z państwem, oglądać jeszcze. Ty nie żegramy się jeszcze, pokaż, co jest pod maską. I czy on to otworzy? Nie, bo jestem zagrzany jak już. 35 stopni. Wilgotność 200. Kurwa, ale jest wyplakowane. Łapy całe. Tej sprawy się udało. Mamy tu ładny gaźniczek. Akumulator, kawał szmatki też jest czerwonej. Giry niewstawiane, ćwiory niewstawiane. Znaczy nie jeden majster, kurwa, ćwiortkę wychlał już tam przy remoncie tego samochodu. Ale zapach jest taki, że zamykam, bo zaraz się zapoli. Uhu! Łącznie też pary, kurwa. Dzik malina. To cześć.